27 sierpnia wspominamy błogosławioną Franciszkę Pinzokerę, męczennicę. O Franciszce mamy bardzo małą ilość informacji. Wiadomo o niej tylko tyle, że urodziła się w Japonii, była chrześcijanką i należała do trzeciego zakonu świętego Dominika. Jako wdowa prowadziła świętobliwe życie. Oskarżono ją o to, że ukrywała misjonarzy dominikańskich. Za to została skazana na spalenie żywcem. Oddała swoje życie w Nagasaki 17 sierpnia 1627 roku wraz z innymi japońskimi tercjarzami oskarżonymi o współpracę z ojcami dominikanami w głoszeniu kazań i nawracaniu Japończyków. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie błogosławiona Franciszka otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,